słodko, pysznie i bardzo czekoladowo. To wszystko Was czeka w nowym wyzwaniu na Multidoo Challenge. Za chwilę zobaczcie swoich ulubionych bohaterów w nowych okolicznościach. Wendy, czekaj! Ja zacznę. Ziarenka popcornu? Oh no! What? Bardzo zabawne. Nie mam zamiaru połamać sobie zębów. Dobrze ci tak. Może nie będzie tak źle. Aucz, niepotrzebnie to zrobiłam. Teraz moja kolej. Czekoladowa kukurydza. Warto było czekać. Pachnie naprawdę pięknie. Dobra, nie będę skubać po jednym ziarenku. Zjem wszystko naraz. To niesprawiedliwe. Muszę coś zrobić. W ciągu kilku sekund wszystko się zmieni. Mary, dlaczego to zrobiłaś? Bo chciałam zjeść popcorn. No przyznaję, że było warto. Wiedziałam, co robię. Już myślałam, że będziemy tu głodować. Czekoladowe papryczki! Jakie szczęście! Czy to znaczy, że ja mam prawdziwe? Weź się w garść, Mary! Miałam rację! Nie dam rady tego zjeść! Wiem, jak ci pomóc. Proszę, przydać się lód, gdy spróbujesz papryczek. Jestem naprawdę przerażona. Szybciej, użyj lodu. To naprawdę pomogło, dzięki. Cieszę się, no niestety makijaż ci całkiem spłynął. Ale to nie ma znaczenia, bo czeka na mnie pyszna czekolada. Nie mogę na to patrzeć. To było naprawdę dobre. Może ta papryczka też ci posmakuje? Wendy, jeszcze jedna została. Racja, dzięki! Musiałam ją przeoczyć. Wszystko mnie pali! Tu masz wodę. Jak dobrze, że była pod ręką. Wow! Czekoladowy zegar. Nigdy takiego nie widziałam. Mój wygląda nieźle, ale smakuje po prostu obrzydliwie. Plastik nigdy nie dorówna czekoladzie. Muszę się o tym przekonać. Hej! Chciwuska. Jeśli chodzi o słodycze, przyjaźń schodzi na dalszy plan. Tylko spójrz, ile tu jest czekolady. Zaraz oszaleję z zazdrości i głodu. Chciałabym móc cofnąć czas. Czy to zadziałało? Nie do wiary! Dzięki, Mary! Teraz musisz dać mi kawałek. Już mówiłam, że nie dam. Moje serce zaraz się zatrzyma. Mój żołądek już to zrobił. Daj mi swój zegar. Nie ma mowy, puszczaj. Nie puszczę. Oddawaj.
Wendy, co ty zrobiłaś? Zestarzałyśmy się! Hurra! Czas się cofnął! Ten kaktus w ogóle mi się nie podoba. A mój wydaje się być w porządku. Jak zwykle nie mam szczęścia. Postaram się to naprawić. Czas na małą wizytę u fryzjera. To świetny pomysł. A teraz spróbujmy. Jakie to gorzkie! Wygląda na to, że fryzjer nie pomógł. Muszę to czymś zapić. Sorry, ale nie mamy czasu na szukanie dla ciebie wody. Mam ważniejsze rzeczy do roboty. Czy to konewka? Na pewno jest w niej woda. Ej, potrzebowałam jej, żeby wyhodować kaktusa. Dobra, wezmę większą konewkę. Gdzie ona się podziała? Znowu ty? Okej. Dobra, mam jeszcze jedną. O, ta będzie idealna dla mnie. O nie, nie dam ci tej konewki. Ojej, co się dzieje? Udało mi się wyhodować czekoladowego kaktusa. To jest takie pyszne. Daj mi chociaż kawałek. No dobra, trzymaj. Duży, soczysty burger. Marzyłam o takim. Czekoladowy wygląda o wiele fajniej. Nie kłóćmy się, lepiej spróbujmy naszych smakołyków. Ale dużo nadzienia. Lubię tego typu dania. Zostaw mi coś. Czemu zawsze przeszkadzasz mi w jedzeniu? Przepraszam, więcej nie będę. Mam nadzieję, że ty też mi nie przeszkodzisz. Bo zamierzam zrobić coś specjalnego. Burgera ze słodyczami. Wyszło prawdziwe arcydzieło. Aha. Muszę go spróbować. Ups, Mary, twoja czapka kucharska zniknęła. Nie widzę jej. I burgera też już nie ma. To wszystko twoja wina, Wendy. Tym razem ja zacznę. To żaba. Ale chyba nie jest prawdziwa. Tak, to czekolada. To znaczy, że ja mam prawdziwą żabę pod swoim kloszem. To straszne! Przykro mi, ale będziesz musiała ją polizać. Skoczyła na mnie pomocy! Nie jest to widok dla osób o słabych nerwach. Ojej, to książę! Odczarowałaś mnie, teraz już zawsze będziemy razem. Wendy, po co ci ten przesłodzony facet? W porządku, wiem jak go nie szkodliwić. Potrzebuję tłustej muchy. O, jedzenie! Muszę jak najszybciej złapać tę muchę. Zadziałało. Ale wielkie jajko. Wygląda fajnie. W dodatku to chyba czekolada. Sprawdźmy, co jest w środku.
dobrze. Co za uroczy mały smok. Tak, jest słodki. Ale wolałabym czekoladę. Przykro mi, czekolada jest nasza. Nie szkodzi, czeka mnie prawdziwa uczta. Mam nadzieję, że to nie jest surowe jajko. O nie, jestem rozczarowana. Smok i ja możemy ci pomóc. Dziękuję, to bardzo miłe z waszej strony. Nie mogę się doczekać, żeby tego spróbować. Jest pyszne. Chyba zaczynam rozumieć, o co tu chodzi. Bierzemy udział w challenge'u. Bardzo mi się to podoba. Spójrz, to helikopter z czekolady. A mój jest prawdziwy. Co mam z nim zrobić? Chyba będę musiała użyć pilota. Spróbuję. No to lecimy. Patrz, Lucy, on lata. To wspaniale, helikopter jest już pod sufitem. Ostrożnie, Kate. Krąży tuż nad moją głową. Nie chcę, żeby zniszczył mi fryzurę. Dobra, nie będę zwracać uwagi na drobiazgi. Mam coś ważniejszego do zrobienia. Muszę zjeść moją czekoladę. Ale najpierw ja też trochę polatam. Dobra, czas, żebyś wleciał do mojej buzi. Jak tu dużo czekolady. To jakiś cud. Chyba mój helikopter się rozbił. No trudno. Teraz na pewno muszę go zjeść. Jakie to jest pyszne. Czekolada rozpływa się w ustach. Ja też nie miałabym nic przeciwko przekąsce. Wiem, jak ją zdobyć. Pomoże mi mój helikopter. Zaczepię linkę na podwoziu i zobaczę, czy uda mi się złapać coś smacznego. Zaczynamy. Mam nadzieję, że to zadziała. Jakie to jest dobre. Chciałabym, żebyś mogła spróbować, Kate. Co to jest? Co się dzieje? Gdzie się podziała moja czekolada? Nie rozumiem tego. Ej, wracaj tu natychmiast! Obawiam się, że jest już za późno, Lucy. Czekolada jest moja. Nie dosięgniesz jej. Muszę tylko ostrożnie wylądować helikopterem. O nie, straciłam nad nim kontrolę. Dobrze ci tak, Kate. Masz to, na co zasłużyłaś. Do widzenia. Odpocznij, a ja dokończę czekoladę. To takie pyszne. Jestem... Ojej, wygląda na to, że mój plan się nie powiódł. Z niecierpliwością czekamy na nasze nowe porcje. Co to jest? Wygląda jak miernik siły ciosu. Sprawdźmy to. Tak, masz rację. Biorę się za młot. Ależ on jest ciężki. Nie mogę go podnieść. Muszę trochę rozgrzać moje mięśnie. Może ty spróbuj. Trochę się boję, ale jestem gotowa. Dziwne. Ten młot wcale nie jest taki ciężki. Udajesz, że wszystko jest dla ciebie łatwe. Zaraz ci pokażę, co ja zrobię z tym młotem. Ojej, zaraz się przewrócę. Pomocy! No to pokazałaś. Nie sądziłam, że jesteś taka niezdarna. Nie rozumiem, co w tym zabawnego. Po prostu mój młot jest naprawdę ciężki. Ale i tak go podniosę. Zobaczysz, ile mam siły. Wow, 700! Jestem naprawdę silna. Spójrz na moje bicepsy. Ojej, nie spodziewałam się tego po tobie. Nie sądzę, że uda mi się pobić twój wynik. Ten młot naprawdę dziwnie pachnie. Wiem! Jest czekoladowy. Muszę go spróbować. O tak, to na pewno czekolada. Wszędzie rozpoznam ten smak. Co ty robisz, Kate? Dlaczego liżesz młot? Przepraszam, ale on jest taki pyszny. Kurczę, kawałek jest tak duży, że nie mogę go ugryźć. Chyba już wiem, co robić. Muszę go skruszyć. Dlatego uderzę naprawdę mocno. Życz mi powodzenia. Wow, niezły cios. Pobiłam rekord. Nie wierzę. A najlepszą nagrodą jest ta czekolada. To niesprawiedliwe. Zgarnęłaś wszystko. Przykro mi, Lucy, taki już los. Zwycięzcy zawsze dostają to, co najlepsze. Nieudacznicy muszą naprawić sufit. Ała, moja głowa. Jak to boli.
widzę gwiazdy. Tak dużo gwiazd. Myślę, że to efekt bumerangu. Nie powinnaś się przechwalać, Kate. Daj mi ten młotek. Nie będzie ci już potrzebny. Zgadzam się. Jest naprawdę dobry. Super. Ty pierwsza, Lucy. Czekoladowa piłka. O mój Boże, jestem taka podekscytowana. Nie mogę się doczekać, żeby jej spróbować. Tak, masz prawdziwe szczęście. A ty co masz, Kate? Spójrzmy. To chyba zwykła piłka. Po co mi ona? No tak, zdecydował los. Pogódź się z tym. Uspokój się, a ja tymczasem spróbuję mojej czekolady. Zobacz, jak apetycznie wygląda. To jest świetne. Palce lizać. Mam ochotę na więcej czekolady. O! Mogłabyś się ze mną podzielić, ale raczej się tego nie doczekam. Więc muszę działać. Może zamienimy się? No dobra, zgadzam się. Super, dzięki. Ej, gdzie się podziała czekolada? Chyba nie myślałaś, że dostaniesz moją słodką piłkę. Ona jest tylko moja. Kurczę, dlaczego nie mogę jej ugryźć? Moje zęby się po niej ślizgają. Dobrze ci tak, chciwusko. I tak wymyślę sposób, żeby ją zjeść. I chyba wpadłam na genialny pomysł. Po prostu rozbiję moją piłkę młotkiem. Właśnie tak. Udało się. Przestań, Lucy, przerażasz mnie. Przestań. Czekolada fruwa we wszystkich kierunkach. O, nawet ja dostałam kawałeczek. Nieźle. Ręce precz, to moje. Wreszcie mogę zjeść moją czekoladę. Tak długo na to czekałam. Możesz patrzeć i zazdrościć. Wygląda na to, że dziś nie zjem już słodyczy. Dobra, pogram sobie w piłkę. Ups, odskoczyła. Mam nadzieję, że nic nie rozbije. Jaki piękny, spokojny dzień. Uwielbiam tę ciszę. Co to jest? Skąd tu się wzięła ta piłka? Przez nią opuściłem koktajl. To oburzające, zabierzcie to. To mi się przywidziało, czy właśnie przed oczami przyleciała mi piłka? Czekolada to najlepsze, co kiedykolwiek wymyślono. Ojej, to boli! Nic nie widzę. Ups. O, tu jest moja piłka. Niezręcznie wyszło, ale to nawet i dobrze. Teraz czekolada jest moja, a Lucy nie może mnie powstrzymać. Jest pyszne. To właśnie nazywam szczęściem. Co się stało? Dlaczego zemdlałam? Ojej, ale mam ogromnego guza na czole. To wszystko przez ciebie, Kate. Tym razem jestem gotowa zacząć jako pierwsza. Okulary wirtualnej rzeczywistości? No nie wierzę, świetnie. A ty co masz? Takie same okulary jak twoje. Szczerze mówiąc, twoje wyglądają jakoś ładniej. Trzeba je natychmiast wypróbować. Założę je i powiem ci, jak się czuję. Wow, to jest takie fajne. Jestem w krainie słodyczy. Wszystko tu jest takie różowe i apetyczne, super! Kraina słodyczy? Jak to możliwe? Kate, pozwól, że ja też rzucę okiem. Nie przeszkadzaj mi, Lucy, to są moje okulary i moja wirtualna rzeczywistość. Boże, jak tu dużo czekolady i lizaków. Zamierzam się tym wszystkim zająć. Właśnie tak! Kate, odłóż tego mopa! Przestań nim tak wymachiwać! Zaraz sprowadzę cię na ziemię. Fuj, zobacz, co zrobiłaś! Ups, to było niechcący. Przepraszam, Lucy, nie miałam zamiaru rzucać w ciebie brudnym mopem. Nie szkodzi, pewnego dnia ci o tym przypomnę. Nie gniewa się tak, proszę. Mam nadzieję, że okulary wirtualnej rzeczywistości poprawią mi humor. No i proszę, są zepsute, nic nie widzę. Myślę, że chodzi o coś zupełnie innego. Lucy, twoja twarz jest w czekoladzie. Muszę się upewnić, że to na pewno czekolada. Chyba masz rację, Kate. Oznacza to tylko jedno. Moje okulary są zrobione z czekolady. Mam niezłego farta. Ja też mam ochotę na czekoladę. Lucy, może ty przymierzesz moje okulary, a ja przymierzę twoje? Nie mam mowy, nie chcę. Dobra, mam lepszy plan. Sama założę ci te okulary. Wow, to jest takie fajne. Jestem w krainie słodyczy. Muszę natychmiast złapać coś pysznego. Czekolada. Chcę czekoladę. Gdzie ona jest? Na pewno po nią sięgnę. Nie spiesz się tak, Lucy. Poradzisz sobie. Tylko się nie spiesz. A ja w międzyczasie zjem twoją porcję czekolady. Teraz już wiesz, że czekolada może kryć się wszędzie. Dlatego od tej pory uważaj, żeby nie przegapić żadnego smakołyku.
To już prawie koniec, ale jeszcze nie odchodź. Mamy dla ciebie zabawne duble prosto z nagrań. Na pewno ci się spodobają. Na razie!